Kuba, Tunezja, Włochy, turniej paryski we Francji, ostatnio Grand Prix w Düsseldorfie. Myślę, że mamy okazję teraz porozmawiać o tych imprezach z zawodniczkami, które ostatnio trenowały w Cetniewie. Może zacznijmy od kategorii 52 kg. Jest Karolina, jest Agata. Proszę Was o opinię o swojej dyspozycji, również wspomnienia z wcześniejszych występów turnieju warszawskiego. Nie wszystkie startowałyście, ale większość z Was. Tak, no i również o kwestie zdrowotne, bo one są niestety, jak się okazuje w przypadku naszej drużyny, najważniejsze. Praktycznie co ważna impreza, to kogoś niestety z powodu tego braku zdrowia brakuje niestety. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o moje starty, to rozpoczęłam w styczniu w Tunezji i tam zdobyłam brązowy medal, który był dla mnie dosyć istotny i bardzo ważny, gdyż były to pierwsze zawody po powrocie po kontuzji kostki. No następnie pojechałyśmy na Kubę, tam już troszkę gorzej, a następnie Grand Slam w Paryżu, czyli już turniej z najwyższej półki, gdzie zajęłam 7 miejsce, z czego również jestem bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o turniej warszawski, to jakby nie mam doświadczenia z tym turniejem, gdyż 2 lata temu pauzowałam również z powodu kontuzji, więc dla mnie to będzie taki debiut, mam nadzieję, udany. Agata Berens i Karolina Pińkowska. Dzień dobry. Ostatnich turniej nie mogę zaliczyć do udanych, ponieważ miałam tylko po jednej walce, z czego większość z tych walk prowadziłam w pierwszych częściach tych starć. No i do tego turnieju myślę, że jesteśmy przygotowane po obozie w Cetniewie i że pokażemy, na co nas stać i spotkamy się z Agatą w finale. Do tego życzymy. Karolina Pińkowska, Arleta Podolak, była mistrzyni świata juniorek w tym roku. Kilka świetnych występów, kilka medali, również było blisko medalu w Paryżu. Tak, dzień dobry bardzo. Trochę się stresuję. Na początku turniej w Tunezji, od początku to było 3 miejsce. Potem turniej, gdzie tam było na Kubie, 7 miejsce. Potem paryski, 5 miejsce. No i zobaczymy. No. Mam nadzieję, że wstrzelę się w strefę medalową, więc no, nie mogę powiedzieć, no liczę na medal złoty, ale zobaczymy, jak będzie. Katarzyna Furmanek, kategoria plus 78 kg. W tamtym roku Kasia już wygrywała między innymi z mistrzynią świata Yusong, także tutaj też powinno być co najmniej dobrze. Witam, faktycznie rok temu na turnieju w Pradze zdobyłam 1 miejsce. Powoli się rozkręcam w tym sezonie, byliśmy na Kubie, kamp bardzo dobrze przepracowany, zawody troszkę nie wyszły. W Paryżu już dużo lepiej się czułam, niestety waga plus jest taka, że jak już ktoś się położy, to już ciężko uciec. No ale jesteśmy bardzo dobrze przygotowani z trenerką, dużo ćwiczyliśmy taktycznych rozwiązań i damy czasu. No to właśnie liczymy. I Daria Pogorzelec, tym razem niestety Daria pauzuje, kontuzja kilka miesięcy temu już podczas turnieju paryskiego. Powiedz Daria na temat swojego powrotu treningu, bo wiemy, że już trenujesz, czy wystąpisz za miesiąc, bo takie są wstępne plany w Grand Prix w Tbilisi i później Mistrzostwa Europy. To będzie zależało wszystko od mojego stanu zdrowia. Przede wszystkim bardzo mi przykro, że nie mogę wystartować tutaj na tym turnieju warszawskim. Liczyłam, że będę mogła się pokazać i tutaj zawalczyć o złoto, o najwyższe laury, ale trenerka jeszcze mnie stopuje i mówi, że moje zdrowie jest najważniejsze i że nie ma co ryzykować, skoro kwalifikacja olimpijska właściwie już jest w kieszeni. Zaplanowany mam start w Tbilisi, ale również to nie jest stuprocentowy start w moich planach. To będzie zależało od tego, jak się będę czuła, jak się będę prezentowała, ponieważ nie ma sensu, żebym jechała na turniej, w którym nie będę walczyła o medal. Jeżeli nie będę po prostu przygotowana, to nie ma sensu się pokazywać. Dlatego to Tbilisi, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a jeżeli nie, to nie ma pośpiechu i będą mogli Państwo mnie oglądać na Mistrzostwach Europy. Mistrzostwa Europy w kwietniu w rosyjskim Kazaniu. Także czekamy na kolejne występy naszych zawodniczek. Panie już w sobotę, w niedzielę w Arenie Ursynów. Początek zmagań o godzinie 10. W sobotę
oficjalne otwarcie o 16 i później już walki o medale kategorie 48, 52, 57, 63 kg i w niedzielę trzy walki pozostałe 70, 78 i plus 78, również o 10 walki finałowe bezpośrednio po walkach eliminacyjnych. Także dziewczyny walczą o kwalifikację olimpijską, ale również o kwalifikację olimpijską, o prawo uczestnictwa w igrzyskach w Rio walczy nasz prezes, pan Sławomir Kownacki. Jak wygląda sytuacja wśród sędziów?